Dzień dobry. Witam się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Przepraszam, tu mi się paseczki schowały z poprzedniej roboty. Witam Was dzisiaj w ostatnią środę miesiąca, jeśli się nie mylę. Tak, w ostatnią środę miesiąca z ostatnim projektem jesiennym. U mnie od listopada zaczną się projekty zimowe i projekty świąteczne. Tutaj nacinam sobie odrobinę tej taśmy, bo wracamy do naszego projektu z albumem harmonijką, gdzie robimy sobie takie strony layoutowe do naszych zdjęć. I to będą takie malutkie zdjęcia. Ten album jest pracą dla mnie. Ja bardzo rzadko robię pracę tylko dla siebie, ale jest pracą dla mnie, w której schowam sobie swoje zdjęcia z różnych zlotów scrapbookingowych z moimi koleżankami, z różnymi osobami, które tam spotykam. Niekoniecznie tylko z moimi koleżankami, po prostu spotykam też osoby, które no oprócz tego, że znam je z YouTube'a czy tam z Facebooka, no to takimi moimi znajomymi na w live życiu nie są. Tu pokazuję Wam, jak mogę i jak będę chciała sobie zagospodarować te miejsca. Strony layoutowe, to wiecie, że to nie jest to, co ja lubię najbardziej, tak? Ja sobie oczywiście te zdjęcia przykleję do tego albumu i pokażę Wam też album już w całości gotowy, zrobiony z wklejonymi zdjęciami. No oczywiście zdjęcia będą zgodnie z życzeniem zasłonięte. Ok, zrobiłyśmy tą część, która się otwiera w prawo. Teraz skupmy się, a jeszcze, tak jak mówiłam, u mnie są jeszcze dwie kieszonki. Tutaj, tak, na tej stronie okładkowej i na tej stronie okładkowej, która się nie otwiera do końca i mnie strasznie to denerwuje, są też włożone, będą też włożone zdjęcia, jeśli mi jakieś zostaną po uzupełnieniu tutaj tego albumu. To sobie schowam, żeby mi się nie ubrudziło za bardzo. Postaram się też dzisiaj zrobić okładkę. Tylko nie wiem, czy mam na okładkę wyciętą, o mam, tą kobitę. Kobitę mam wyciętą, ale zwierzęcia wyciętego nie mam, a chciałam, żeby było zwierzę. No dobra, no to jakby lecimy dalej. Tą stronę zostawiam w spokoju, bo ona jest, tą stronę zostawiam w spokoju, bo ona jest piękna sama w sobie, więc nic nie będę robić. Natomiast tutaj chciałabym zrobić jakiś nieduży layoucik. Ja mam tutaj te, wiecie, powycinane sporo tych elementów. Tym razem naprawdę sporo. Siedziałam dosyć długo i wycinałam, więc teraz sobie będę mogła po prostu powybierać różne rzeczy do tych layoutów. Tu odkładam na bok kobitę i fotel, bo to chciałabym na okładkę. Co jeszcze bym chciała na okładkę? Nie wiem, co jeszcze bym chciała na okładkę. Tu mam drugie grzyby, sowę, kwiaty, jabłuszka, listki. Sporo rzeczy wycięłam. A jeszcze chciałam te kalusze na okładkę. To też je odłożę, bo też nie są wycięte. Tu mam jakieś listeczki jeszcze małe. A tu mam grzechotkę, no na pewno nie z tej kolekcji, o której jest mowa. No i tutaj może te kasztany. Są naprawdę czaderskie. No to kasztany idą na 3. Znowu będę walczyć z tymi pionkami, bo ja zawsze walczę z tymi pionkami. Może dynki? Dynki chyba też nie są z tej kolekcji, nie? Nie, dynki też nie są z tej kolekcji. Ale czy to przeszkadza? Coś bardzo mu przeszkadza?
No nie. Nie cierpię tego robić, czyli ścinać grafik, ale tutaj te grzyby będą fajnie wyglądać, bo będą się komponować z tymi grzybolkami, które są na tle. Tam w tle, tak? Nie na tle, tylko w tle. Ok, myślę, że tutaj mniej więcej nic nie potrzeba. Na tej stronie, ta strona jest ciemna. Ta strona jest ciemna, więc przydałoby się ją jakoś trochę rozjaśnić. Mamy tą sufkę wyciętą. Może tą sufkę bym tu wykorzystała. Sufkę bym wykorzystała na kwiateczkach. Sufka by tak sobie siedziała na kwiateczkach. Czy tam, proszę Państwa, u Was to w ogóle coś widać? O, widać, widać. Nawet tak mogę być ustawiona. Bardzo dobrze. To teraz i ja będę coś widzieć, bo tak z daleka to niekoniecznie. Tu może być jeszcze ten mały skrzacik na tych kwiateczkach. Pod kwiateczkami będzie sówka, a na kwiateczkach będzie skrzacik. Wiecie, ja nie chcę, żeby to mówiłam też w pierwszej części filmu, tak? Z pierwszego miesiąca. Ona się pokaże, nawiązanie do tej pierwszej części pokaże się tutaj w górnej części. Obrazu, kiedy film będzie się kończył. Ja ją tam podlinkuję. Jeśli ktoś trafił na drugą część od razu, no to zapraszam też oczywiście na pierwszą część. I ja tam też tłumaczę, że ja nie chcę, żeby te layouty były jakoś nie wiadomo jak obłędnie wysokie, tak? Bo to nie o to mi chodzi zupełnie w tej pracy. Chodzi mi bardziej o to, żeby. No, listek może być. Chodzi mi o to, żeby były podniesione i żeby można było włożyć coś pod nie. Natomiast no, nie chcę, żeby one były jakoś, wiecie, bardzo, bardzo podniesione, tak? Jednak ten album się musi zamknąć. Jakoś zamknąć się musi, więc. Chciałabym, żeby się zamykał właśnie. No myślę, że on tutaj mógłby być, nie? No, a kto mi zabroni? Tu mam moją jedynkę. To tą jedynkę pozwolę sobie od razu tu przyłożyć i na nią przyłożyć. Tego oto fajnego kasztanowego ludka. I myślę, że już nie jest tak bardzo ciemno. Ta sufka rozjaśniła tutaj fajnie. Myślę, że jest nieźle. Teraz co byśmy tutaj zrobili? Tu może byśmy zrobili właśnie takiego dużego teraz pana. Co? Jak myślicie? Tu będzie taki ludek, a tu żołędno-kasztanowy. Bo co mi tu jeszcze zostało? Mogłabym sobie to zwierzę dociąć. Ja jak zwykle, nie? Mówię, że mam bardzo dużo wyciętych grafik. No po czym się okazuje, że aż tak dużo to może niekoniecznie. Ale wolę sobie tutaj już dociąć z wami na filmie, bo już nie będzie ich tak dużo, niż jakbym miała znowu nie. Czy właśnie spadła mi na głowę cała moja misterna konstrukcja? Oczywiście, że tak. O mały włos nie dostałam telefonem i statywem w głowę prosto. Nie wiem, jak to się stało, bo to już jest teraz tak przymocowane, że nie ma prawa, żeby to spadało. No ale jak nie ma prawa, żeby spadało, no to właśnie spadło. W związku z tym, wracając do myśli przewodniej, wolę wyciąć na filmie już, niż znowu odłożyć nagranie tego filmu, bo nie mam grafik. W międzyczasie w środę dwie poprzednie
wpadły inne prace, rozłożone, to była jedna praca rozłożona na dwa filmy, ponieważ no, praca z HDF-ką zajmuje sporo czasu, tak? Szczególnie jak się chce tam, wiecie, powyklejać, pomalować, no to wszystko to musi wyschnąć, to potrzebuje czasu. Dlatego zrobiłam dwa filmy. Tak te filmy po zmontowaniu, po pocięciu i tak dalej były dwoma filmami godzinnymi, więc praca z tą HDF-ką, gdybym chciała nagrać jeden film, no to by trwało ze 4 godziny. I o ile live 4-godzinny czy 3-godzinny jest jak najbardziej ok, o tyle film tylugodzinny, no to niekoniecznie. No chyba, że ktoś na Netflix od razu rzuca, no to wtedy rzeczywiście, ale ja jeszcze nie mam takiej możliwości. A propos Netflixa, to odkryłam ostatnio parę fajnych filmów. Jeden z nich już nawet obejrzałam, czyli Napad. Teraz, jak nagram ten film i zacznę montować filmy na kolejne 2 tygodnie, no bo chciałabym się zająć już pracami świątecznymi, a jedna z moich prac świątecznych będzie bardzo duża, więc no ja potrzebuję czasu, żeby ją po prostu zrobić. Dlatego nagrywam te filmy, że tak powiem, na końcówkę października ciągiem. Natomiast wracając do Netflixa, to obejrzałam Napad. To jest polski film. Jakoś tam chyba to są wczesne lata 90. Dochodzi do napadu na bank. Bardzo brutalnego napadu na bank, w którym zostają zabite kasjerki. No i akcja filmu to jest rozgrywanie osób, które się tego napadu dopuściły i mordercy, tak? Bo no, nie chcę wam spoilerować, ale niekoniecznie wszystkie osoby, które napadły na ten bank, są mordercami. Ale morderców mamy dwóch. Więc no, bardzo fajny film, taki, wiecie, pokazany z punktu widzenia i starego Wygi, milicjanta, który nie został zweryfikowany poprawnie. Ja wiem, że ja dla osób, które urodzone są w latach wczesnych 2000 albo 90., to wy nie macie pojęcia, o czym ja mówię, ale to jest policjant, który nie został zweryfikowany poprawnie. Ja już oderwę sobie ten plaster amerykański. Pozytywnie, niepoprawnie zweryfikowany. Więc no to oznacza, że no został okrzyknięty ubekiem, tak? I nie mógł dalej pracować w strukturach już zmienionej policji. Tak jakby, wiecie, zmiana ustroju z dnia na dzień spowodowała, że zmieniło się cokolwiek między milicją a policją, tak? Od razu tam już 3 dni po zmianie ustroju. No nie, tak nie było. Może już oficjalnie do ludzi na ulicach nie strzelali, ale to nie znaczy, że zmienili wszystko w podejściu do podejrzanych czy do przesłuchiwanych. Także bardzo, bardzo polecam ten film. Jest taki, wiecie, 2-godzinny na jeden wieczór. A jeszcze szczególnie, jeśli ktoś nie zna, nie pamięta tych lat, tak? No bo jest urodzony później niż wcześniej, no to tym bardziej polecam obejrzeć. Naprawdę interesująca, fajna sprawa. Wiecie co, ja nie będę niczym tego Rysia przykrywać. Ja po prostu przyczepię mu tutaj taśmę w dwóch miejscach, czyli tu, tu i tu. Bardzo fajny film. A drugi, jaki zaczęłam oglądać, to serial, tak zwany mini serial, bo to tam za dużo tych odcinków chyba nie ma, nawet nie wiem, ile ich tam jest, bo dopiero co zaczęłam oglądać. To są potwory. To jest film oparty na faktach. Ten napad to oczywiście też film oparty na faktach, tak?
jak to mówi klasyk i mistrz wypowiedzi, na faktach autentycznych. Jakby jakiekolwiek inne były. No ale na tych faktach autentycznych mamy drugi, czy pierwszy serial, drugą rzecz, którą będę oglądać. Czyli właśnie te potwory. To jest historia dwóch braci, którzy zabili swoich rodziców w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście, że historia nie jest, że tak powiem, no jednoznaczna. Kto tak naprawdę był potworem w tym filmie, no to już zostawiam waszej ocenie. A, to już koniec. To szybko mi poszło. Tu mi się teraz zawija troszeczkę. Tu, czyli tu trzeba coś przykleić małego jeszcze pod spód, bo tutaj się to zagina. Kto był prawdziwym potworem w tym filmie, to już zostawiam ocenie jakby oglądającego. No, nie są to sprawy proste, delikatne. Wiecie, nie? Teraz już was trochę pewnie naprowadziłam myślą, ale okej. Okay. No i teraz mamy okładkę. No ja na tej okładce na początku myślałam, że tu będzie po prostu, że tu będą miliony rzeczy, tak? Miliony rzeczy. Ale chyba nie chcę tej dziewczyny. Sorry, dziewczyna, jesteś ładna. Ale te miasta dookoła jakoś mi tak tutaj niekoniecznie grają. To jest bardzo pocięte, bo ja tutaj bardzo dużo rzeczy wybierałam. Ta też jest z miastem w tle. Ta jest taka w liściach. To weźmiemy tą w liściach, w kapeluszu. Nie chodzę co prawda w kapeluszach. Nawet w czapkach niekoniecznie chodzę. Okej, to można spakować. Tą folię już mam tak rozdartą, ale tak rozdartą. O jeny, jeszcze sobie ruszyłam aparatem. Wszystkie te wycinanki, które mi tutaj zostaną, to ja sobie po prostu, wiecie, wykorzystam, schowam do tych wycinanek tam do folii, żeby one mi się nie zgubiły. Ja wiem, że to jest bez sensu, bo w przyszłym roku pewnie wyjdzie kolejna fantastycznie piękna jesienna kolekcja i to z tego, że mam wycinanki, jak i tak będę mieć nową kolekcję i nowe wycinanki, nie? No bo to wiadomo, że to nigdy nie za dużo z posiadania wycinanek. I teraz chciałabym, żeby to było tak, żeby tutaj był ten fotel, żeby przy fotelu były książki. Może fotel na książkach albo książki, tak? Żeby nie zakryć tak bardzo tego fotela, nie? Tutaj będą jeszcze buty. Buty, bo też, żeby było widać, że to są buty, nie? O, tak może. Tak może, o, tak może. I tu będzie z tyłu ta laska. I tu będzie ten napój kawiarniany. I tu będzie jeszcze świeczka. No i pewnie tutaj dopcham kwiatkami wszędzie, nie? No i teraz odwieczne pytanie, czy okładka płaska, czy trójwymiarowa? Moim zdaniem trójwymiarowa. Czyli ze wszystkiego, co chciałam jakby wszystkie rzeczy, które chciałabym przykleić na tą okładkę, muszę wyciąć. No, brawo, naprawdę. A, jeszcze ten parasol. No, to mam dwie rzeczy z ośmiu wycięte. Brawo, ja. No, wycinałam się. No, także wracając do tych filmów, to jeszcze chciałabym zobaczyć ten Krew z krwi. Ja nie wiem, czy to nie jest film na podstawie książki Mastertona. Nie, mówię, że jest. Mówię, że nie wiem, ale ostatnio
Na live u Tosi dowiedziałam się, że Legimi będzie wprowadzać jakieś dodatkowe opłaty za książki z wybranych wydawnictw, między innymi z wydawnictwa Albatros. Więc jeśli nie wiecie, to już wiecie, ale nie wiem, czy nie jest za późno, żeby włożyć te książki na półkę. I wtedy, jak będą one na półce, a będziemy je chcieli ściągnąć na czytnik i przeczytać, to nie trzeba będzie ponosić dodatkowych kosztów z tym związanych. A jeśli tego nie zrobimy, a będziemy chcieli wypożyczyć książkę z tego Albatrosa, z wydawnictwa Albatros, no to będzie trzeba zapłacić tam 14 zł czy ileś za przeczytanie tej książki. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że przeczytanie nowości za 14 zł, kiedy książki kosztują w sklepie 40 parę, to nie są duże pieniądze. Ale jak pomyślicie o tym, że tak naprawdę ta książka na waszym urządzeniu, na waszym czytniku będzie dostępna dla was tylko wtedy, po zapłaceniu tych 14 zł, kiedy w ogóle będziecie mieć abonament na Legimi, no to to zmienia postać rzeczy, nie? Bo jak kupimy książkę za 40 parę złotych, czy nawet za 60 parę złotych, no to ją kupimy, nie? I już będziemy ją mieli zawsze na półce. Więc obawiam się, że jeśli dalej będą tak postępować, wiecie, te banki książek, gdzie nie dość, że płacisz abonament, książka nigdy nie jest twoja, dopóki, znaczy jest twoja, dopóki płacisz abonament tylko, no to ja myślę, że bardzo dużo ludzi wróci po prostu do książek papierowych, tak? Bo one się będą ciągle jeszcze bardzo opłacać. Ja nie jestem jakąś ogromną fanką czytników tych elektronicznych, ale przekonałam się do nich pod względem takim, że ja po prostu nie mam już gdzie tych książek trzymać. Ja mam w domu naprawdę dużo książek. Nie wiem, ile tam jest tych wolumenów, bo jakoś nigdy nie miałam potrzeby liczenia ich. O, jestem. Przepraszam Was, jeśli gdzieś Wam się tam rzuciła ta krew w oczy na ekranie. No, wracając do mojej opowieści historycznej o książkach, no to po prostu mam ich bardzo dużo w domu i nie mam gdzie już ich trzymać, tak? Mam trzy czy cztery warstwy poukładane na jednej półce, no jakby ilość półek, które mogę zgromadzić w domu, czy takich, wiecie, tych witryn, takich bibliotecznych, no jest też ograniczona. Więc po prostu dlatego zaczęłam kupować, dostałam czytnik pod choinkę kiedyś tam i po prostu zaczęłam coraz więcej kupować tych e-booków. Ja na początku po prostu kupowałam e-booki, więc ja mam część książek, które są po prostu moją własnością, bo zostały zakupione. Ale ja miałam przez długi czas e-book z tej polskiej firmy, której nie polecam, naprawdę 4 razy chyba naprawiałam tego e-booka. Przypomni mi się, albo Wam podam w opisie, ale no nie polecam tej firmy, naprawdę. No to może Wam nie podam. Dostałam po prostu tego e-booka jednego właściwego. W związku z tym postanowiłam sobie kupić abonament. Najpierw chciałam w Empiku, ale jakaś bardzo była wysoka cena i zupełnie się to nie opłacało. Bo tam też była ograniczona ilość mocno i tak dalej i cena była wyższa, więc kupiłam na Legimi. Ja mam ten taki jakiś tam 49 chyba zł płacę miesięcznie i mam 10 e-booków. 10 e-booków miesięcznie dostępnych i nielimitowaną ilość audiobooków. W moim przypadku mogłoby być absolutnie odwrotnie. Nawet mogłabym mieć 0 audiobooków, bo ja ich po prostu nie cierpię. Już e-booki to był dla mnie, wiecie, spore wyzwanie. No ale teraz no, gratuluję sobie, że mam ten czytnik i te książki na czytniku. No bo jak gdzieś jadę albo wieczorem sobie chcę poczytać, no to nie jest mi potrzebne światło. Więc nikomu nie przeszkadzam, bo mam światło w urządzeniu. Strony są takie, wiecie, nie białe, takie bardzo mocno, tylko szare. Więc naprawdę nie męczą się oczy, jak czytam wieczorem.
Mogę sobie powiększyć czcionkę, pomniejszyć, jak tam mi się, wiecie, podoba, nie? No to jestem, no jestem zadowolona z tego zakupu. No ale tak jak mówię, jak zaczną te banki książek kombinować i wydawnictwa zaczną kombinować, bo im się to jakoś tam, nie wiem, przestanie opłacać czy co, no to ludzie wrócą do książek papierowych i na tym się skończy. A e-booki będą ściągać nielegalnie gdzieś tam z netu, więc nie wiem, co się bardziej opłaca. Nie mieć w ogóle pieniędzy, czy mieć tych pieniędzy trochę. No dla mnie jakby zdecydowanie bramka numer dwa. Wolałabym mieć stały dochód, choć może nie jakiś ogromny, niż raz na jakiś czas i bardzo, bardzo duży. Także pewnie, że każdy chce mieć pieniądze i każdy chce zarabiać na tym, co robi, tak? I na swoim biznesie, ale dlaczego od razu setki tysięcy miliardów złotych mamy? Miałby ktoś chcieć zarobić, znaczy no chcieć, to może sobie chcieć, nie? Ale jakby no ludzie pójdą w końcu po rozum do głowy i będą książki na podłodze ustawiać w domu, bo ja rozumiem, że jak ktoś lubi czytać, to będzie to robił. Albo będą ludzie chodzić po prostu do bibliotek. Może nie będzie tam jakichś super nowych bestsellerów, albo będą, ale będzie trzeba na nie zaczekać, no bo jakby zapotrzebowanie na nie będzie też duże, ale będą ludzie chodzić do bibliotek. Ja wam powiem, że ja dopiero niedawno przestałam chodzić do bibliotek. Fakt jest taki, że ja czytałam wtedy klasykę, więc jakby no niektóre te książki mam w domu oczywiście, na przykład Jane Austen, więc no nie potrzebowałam jej wypożyczać z biblioteki, ale wiecie, no też mam swoje Przeminęło z wiatrem, więc też tego nie potrzebowałam wypożyczać. Czytam Hrabiego Monte Cristo, no wiadomo, taką klasykę, no to mamy w domu, nie? Ale jak chciałam przeczytać coś takiego, co wiedziałam, że przeczytam tylko raz, to nie, no nie będę kupować takiej książki, więc korzystałam z bibliotek, z biblioteki. No i tak właśnie nadrobiłam albo przeczytałam po raz drugi. Już na jakiś czas mi wystarczy. A jakby no, albo cena była za połowa tych książek, bo ceny niektórych książek, szczególnie tych klasyków, no to Przeminęło z wiatrem. Takie ładne wydanie ostatnio widziałam, naprawdę ładne. Takie wiecie, dla kolekcjonerów, dla koneserów, tak? Ale ono kosztowało 450 zł, no więc dwa tomy książki za 4,5 stówy, bo jest malowana okładka, no to bez przesady, nie? Ja lubię książki, ale aż tak lubię. No, 400 bym nie wydała na książkę, którą już przeczytałam, ale gdybym była jakąś ogromną jej miłośniczką, no to nie kupiłabym 4 kolekcji papierów, a kupiłabym książkę, nie? Znając siebie. Jak to się teraz otwiera? Dobrze się to otwiera w tą stronę. Czyli tu mamy naszą przód naszej okładki, więc zaczynamy. Przeszłyśmy miłą, suchą stópką od panie książek do okładki. Ale no, ja lubię czytać, bardzo lubię czytać. Lubię czytać tak mocno, jak lubię skrapować. Naprawdę. I o ile od skrapa muszę czasami odpocząć, o tyle od czytania nie musiałam odpoczywać nigdy. Także no, coś na rzeczy jest. Nie chcę tu przyklejać tych pianek ani na samym końcu, ani do samego dołu, ani do samej góry, gdyż ponieważ pewnie będę jeszcze coś tam pod nie wciskać. Więc dobra, idziemy. Najpierw przyciśnijmy. A teraz spróbujmy to poodrywać. Zacięłam się dzisiaj w ten palec i myślałam, że już mi przestała lecieć krew, ale no jak widać nie, a zacięłam się rano nożykiem w trymerze. Spadł mi nożyk, wiecie, zsunął się z papieru i uderzył mnie w palec. No.
Teraz tu przykleimy. To mamy jakby wyrównanie poziomu, tak? To jeszcze tu musimy przykleić. Mamy wyrównanie poziomu. Ja chciałabym cały czas, bardzo tego pilnuję, bo ja bym chciała, żeby było widać, że to jest fotel, tak? Bardzo bym chciała. I teraz co ja tutaj myślałam, żeby jeszcze przyczepić? Chciałam tu jeszcze przyczepić ten kubeczek i chciałam jeszcze przyczepić świeczuszkę. Może tu, a może tu. Panowie, trzymamy się. Może tu świeczuszkę, a może tak kubeczek. Nie będzie widać, że to kubeczek. I tak świeczuszkę. O tak właśnie. Dobrze. A jakbym ten kubeczek ułożyła w drugą stronę, żeby było widać, że to jest kubeczek, to co bym zasłoniła? Nic bym nie zasłoniła. No to w tą stronę ułożymy ten kubeczek. Tylko tu muszę pamiętać, żebym trochę przykryła nogę, żebym nie miała od fotela, żebym nie miała dziury. Więc jeszcze tu muszę do środka wkleić jednak chociaż jedną tą piankę. Teraz pewnie nie widać, nie? Co robię? No i chciałabym to jeszcze podnieść zdecydowanie, chociaż na jedną piankę. Skończyła mi się kawa rozpuszczalna w domu. Wypiłam jeden kubek kawy, taki, wiecie, takiej normalnej kawy, nie? Bo mój mąż pije taką plujkę. Mówię, no dobra, no już z braku laku lepszy kit, lepiej się napić kawy takiej, niż nie pić cały dzień w ogóle, bo to dla mnie chyba jest niemożliwe już, żebym ja w ogóle nie piła kawy przez cały dzień. No w związku z tym napiłam się takiej tej plujki. Sięgnę sobie tylko ten dziobak. No ale wiecie, no ta kawa, pomimo tego, że tam nie sypie się jej dużo, no to ona jest mocna. I wypiłam ten jeden kubek tej kawy i to tak mnie jakoś strasznie pobudziła. I mówię, kurde, no wypiłabym jeszcze jedną kawę dzisiaj, no ale nie odważę się wypić drugi raz, nawet bardzo słabej, tej kawy sypanej. I mówię do mojego męża, czy ty nie musisz pojechać po coś do Lidla? On na mnie patrzy, nie, a co? Mówię, nie, no bo myślałam, że może musisz po coś do Lidla pojechać. Wie, masz obiad na jutro czy coś, bo mój mąż je takie, wiecie, gotowe dania, nie? Nie pytajcie mnie, dlaczego on to robi, bo ja w weekendy gotuję sobie i chłopakom, no teraz to sobie i Kacprowi. Normalny obiad, nie? Niedzielę, także nie mam pojęcia, dlaczego on, znaczy pojęcie mam, nie? Ale tak to zrobimy, czy wpuścimy to pod spód? Nie, myślę, że tak, nawet się trzyma, tylko o jeszcze jedno bym podniosła. No i pytam się go, czy wszystko ma, czy ma na jutro obiad i tak dalej, nie? Mówi, to nie było to, co ja chciałam usłyszeć. No tak, mam obiad na jutro, a wtedy w poniedziałek, jak będziemy wracać z pracy, to zrobimy zakupy. Ale tam, nie wiem, za 2 godziny, to nie, no może za 1,5 godziny, przyszedł i mówi do mnie, no właśnie wrócił, więc zaraz dokończę. Dobra, jestem z powrotem. Właśnie wrócił rzeczony mąż z rzeczonego Lidla, bo przyszedł do mnie za 1,5 godziny, czy tam za ileś. Po coś tam, nie? Coś tam zapytać, czy tam coś powiedzieć. I ja znowu mówię, czy nie musi do Lidla jechać.
Za blisko to wkleiłam trochę. Teraz nie widzę, że to są te buty, ale no dobra. Musi być jak musi być. Wiedziałam, że tak będzie, że te pianki są jednak tutaj, proszę Państwa, za wysoko. I teraz się tutaj nie da wkleić tej laski. Nawet jak ją zetnę, to nic mi to nie da. Ale pianki, powiem Wam, przykleiły się idealnie. No to będzie bez tej dziewczyny, no. Chyba, że ją tu jeszcze gdzieś umieszczę. Teraz nie będzie widać, że tam są buty i tu będzie dziura. Ajajajajaj. Nie. To będzie bez dziewczyny. A taka była piękna, amerykańska. Tu jeszcze dam sobie małą pianeczkę. No i przyszedł do mnie i mówi: Ty słuchaj, a... no i coś tam mówi, a ja mówię do niego: A ty nie jedziesz do Lidla? Na pewno nic nie potrzebujesz z Lidla? Mówi: Nie, nie jadę, ale tak na mnie patrzy, mówi: Ale widzę, że ty coś potrzebujesz, tylko masz lenia, żeby jechać. Ja mówię: No mam właśnie i dlatego próbuję ciebie skusić, żebyś pojechał do tego Lidla, bo ja, proszę Państwa, potrzebuję kawy rozpustnej, bo nie mam. Teraz tutaj na dole zrobię sobie taką kompozycję z liści i z kwiatków. Tak. Mówi: No dobra, to pojadę. Co tam trzeba kupić? No mówię, że tylko potrzeba kupić kawę tak naprawdę, ale widzę, że pół torby zakupów przywiózł, w tym żelki Haribo. No ale przecież nie będę krzyczeć, że kupił żelki Haribo, nie? Bo jak to by było, jak ja bym krzyczała, że kupił żelki Haribo? Żelki Haribo to moja druga miłość. Znowu za dużą tą piankę udziergałam tutaj, ale teraz jeszcze mogę to oderwać. Żeby były kwiateczki. No i pojechał do tego Lidla i kupił mi tą kawę. No. No dobry człowiek, dobry. Po zakupy jeździ. Nie wydawaj kasy bez sensu. Nie wydawaj kasy bez sensu. To żelki Haribo kupił. Chociaż tyle bezsensownego kupił, że żelki, ale no mówię, już nie będę się o żelki kłócić. Bo jakby nie kupił, to bym się pewnie wydarła, czemu nie kupił, co już nie było promocji czy czegoś. To serduszko tu jeszcze wejdzie. Ono tutaj idealnie pasuje po prostu. Ja nie wiem, w którą stronę idzie ta kompozycja. Nie pytajcie mnie o to, bo wiecie, że ja i kompozycje to są tak jakby dwa różne światy. Tu jest mi potrzebny ten mały kwiatuszek. I teraz zrobimy tak. Poszukamy pincetki. Mamy. Znalazłam świetny komplet na temu. Jest ta pincetka, taka właśnie taka zakrzywiona. Jest ta prosta pincetka i jest mały nożyk i mała mata, taka do cięcia. I to jest idealny zestaw podróżny do planowania. Czy ja mam teraz czkawkę? Tak. Nie wiem, kto mnie tam tak zawzięcie wspomina.
gęstą. Dopiero na to przykleję tego kwiatuszka. I on mi tutaj zasłoni tą dziurę. I teraz jeszcze tutaj mogę sobie wkleić jakieś małe listeczki. Na przykład ten. Albo właśnie ten. No i myślę, że ten właśnie będzie tu. Ale już go nie chcę na 3 mm, tylko zrobię go sobie już na 1 mm. Kończy mi się ta pianka 1-milimetrowa. Nie wiem, gdzie ją kupiłam. Wydaje mi się, że w Akrzeonie, ale ostatnio szukałam i nie było. Więc teraz już zwątpiłam, czy ja ją kupiłam w Akrzeonie, czy ja ją kupiłam na przykład w sklepiku Gosi, nie? Ale jak ją kupiłam w sklepiku, no to tam będzie. To żaden to jest problem. Natomiast tak jak mówię, patrzyłam w Akrzeonie i jej nie było. A byłam pewna, że tam kupiłam. Więc teraz muszę, jak przy następnych zakupach, pewnie w listopadzie, muszę się przyjrzeć, gdzie ja mogę kupić tą 1-milimetrową pianeczkę. Trochę duży jest ten liść tutaj, ale to nic. Może tu jeszcze jednego kwiatka byśmy przyczepili, co? A może takiego małego listka? Żeby było tak trójwymiarowo. Jak myślicie? Powiedzcie mi, jak myślicie? Nie mam go za bardzo do czego tu przyczepić i pod co schować. Tu też nie. Może tu. No może tu. Tu by ładnie wyglądał. I tu możemy go dać na 3 mm. Ładnie się te pianki przyklejają do tego płótna. Wiecie, nie spodziewałam się, że będzie aż tak dobrze. I teraz bym tutaj jeszcze przykleiła to jabłuszko. Jak wy myślicie? Tylko też w tą stronę listeczkiem. Na taką niedużą trójkę. To będzie tak wyglądało ładnie. Jeśli przed chwilą usłyszeliście brzdęk czegoś, to brzdęka mój mąż tam w przedpokoju, bo szykuje się do wyjścia. Dobrze. Nie będę już więcej niczego tutaj dawać do tej okładki. Ona jest i tak mocno trójwymiarowa. Teraz postaram się uzupełnić wszystko ładnie zdjęciami. I jakby nie mogę odciąć nogi parasolowi, ale jak przyczepię go gdzieś tutaj, no to już będzie tragedią. Co wy myślicie o tym? No pięknie, nie? I widać, że jest fotel, i widać, że jest stworek. No, tak. Na jedyneczkę go sobie posadzę, bo tam jest dosyć już wysoko. Na
Na podwójnej jedynce, czyli na 2 mm kotem. No i nawet się nie zapada. Fajnie. Teraz tu by mi się coś przydało jeszcze, bo tu mam teraz dziurę. To będzie za dużo szczęścia. Nie mam takiego małego kwiatka. Jabłuszko wykorzystałam, więc już drugi raz nie wykorzystam. Ale może tego kwiatka bym tutaj wykorzystała, co? No, tak myślę. Usypałam tutaj po prostu kopiec kościuszki w tym miejscu. Ale no już nic na to nie poradzimy. Więc to przykleimy dużą ilością kleju, ale na płasko. No i teraz tutaj widać te kwiatki z każdej strony. Więc tak ostatecznie bez dziewczyny prezentuje się mój albumik. Tu jeszcze można by było coś wrzucić, żeby było trochę wyżej. Muszę trochę ściąć te dynie, ale je jednak tutaj umieścić. Tak właśnie. Też na 1 mm do góry. Ja bym tak mogła dokładać i dokładać i dokładać. Jak pewnie zdecydowana większość z nas, tak? Więc ja na przykład bardzo lubię oglądać te prace, które robi Olga. Olga robi bardzo bogate kompozycje i bardzo wysoko podniesione, jak na mnie bardzo wysoko podniesione. Myślę, że jak na większość z nas to one są bardzo wysoko podniesione. Dlaczego mi się to tak od razu przykleiło? Dobra. Tak, teraz lepiej. Nie ma tutaj takiej dziury wielkiej, nie? No, dobra, koniec już tego dokładania, bo ja to będę robić jeszcze 5 lat, a nie mam czasu. I wy też nie macie czasu, żeby tak siedzieć i oglądać 5 lat to samo. Więc Olga, bardzo mi się podobają projekty, które robi Olga. Szczególnie, że ona tak naprawdę wysoko podnosi tą kompozycję. Jej się nic nie buja, nic nie ucieka, ona wszystko równo. I jakąś ma myśl przewodnią tej kompozycji i ona pracuje na tych swoich papierach do wydruku, czy tam gotowych grafik do kupienia u niej w sklepie. I tam jest po prostu ograniczona liczba tych grafik. I mi się to strasznie podoba. Bo nawet jak wytnie wszystkie, no to i tak użyje tylko to, co wycięła, tak? Nic więcej już nie... Nic więcej już tam nie będzie kombinować i dokładać, no bo po prostu nie ma. Dobra, ostatni liść, bo mnie to denerwuje, że tam jest taka dziura, więc ostatni listek. Taki malutki. Na jedyneczce. I jeszcze u Olgi jest to fajne, że ona zawsze podnosi wszystko na jeden poziom. Czyli ostatecznie używa pianki tam na przykład 3 mm, więc ostatecznie te grafiki mogą być podniesione nawet na 9 mm, nie? Ale ona wszędzie przykleja trójki. Wyrównuje sobie poziom. Tutaj dołoży, tu jest prosto. W sumie może być 9 mm w górę, ale wszystko się ładnie, ładnie trzyma. Dobrze, no to tak wygląda nasz albumik. On jest tutaj zawiązywany z boku, więc ta kompozycja na środku mu nie przeszkadza. Może tak zostać. Jesienna praca, przypominam, kolekcja autumnarnia z Craft O'Clock.
Bardzo ładne papiery, naprawdę bardzo ładne papiery. Dawno nie było tak ładnej jesiennej kolekcji. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że i Wam się moja propozycja pracy z tą kolekcją spodoba. Tak wygląda gotowy album. W obie strony to są layoutowe karty, na których będę przyklejać sobie zdjęcia ze zlotów. Ja nie wydrukowałam sobie jeszcze, wiecie, nazw tych zlotów i dat, kiedy one się odbyły, ale sobie to wszystko spokojnie zrobię i wtedy uzupełnię album. Więc może w długie zimowe wieczory, kiedy już nic nie będziemy miały do roboty, to przygotuję film z przeglądem tego albumu dla Was. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłyście z tą kolekcją i z tym albumem, tak jak ja, że kogoś zainspirowałam, że ktoś sobie zrobi taki niewielki albumik. Tu jeszcze można sobie pozłocić na przykład to płótno, albo zbrązowić trochę jeszcze woskiem, żeby nadać mu takiego pazurka, takiego ząbka. Tutaj jest jeszcze dużo, dużo, dużo rzeczy możliwych do zrobienia. A jak widzicie, sam album jest naprawdę prosty, tak? Zwykła, nieduża harmonijka. Na dziś to wszystko. Żegnam się z Wami czule. Zapraszam na następne moje filmy już w piątek na nowy Art Journal. Do zobaczenia. Pa!